Pozwólcie, że w dzisiejszym materiale troszeczkę zmienię tło i troszeczkę klimat. Od razu lepiej. Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Michał i zapraszam Was na dzisiejszy materiał z Crash Team Racing Nitro Fueled z zapowiedzi Grand Prixa sezonu 4. I cóż, co ja tu mogę więcej powiedzieć? Chciałbym przejść z Wami do oglądania tego parosekundowego materiału, bo myślę, że jest warto, tym bardziej, że sam interesuję się tą sprawą i tym tematem, więc bez zbędnego przedłużania lecimy z koksem i przenosimy się na YouTube'a. Dobrze, moi drodzy, jestem z Wami z powrotem i myślę, że bez zbędnego przedłużania przejdziemy sobie do skomentowania tego ów materiału, więc lecimy z koksem. Got you the chicken boy. Anybody else itching to race on this new track? I know of a few challengers making a highly anticipated comeback. What do you want? Sure, I can make these spin. See this piece of machinery? I invented it. That's all for today. Keep your wits about you as we head down to the creepy courses. No, Grand Prix ma się zacząć pojutrze. Ja to nagrywam 2 października, wy to widzicie prawdopodobnie jutro, czyli 3 października i muszę przyznać, że nie mogę się oficjalnie tego doczekać. Jestem wręcz podniecony. Szczególnie, że bardzo podoba mi się kostium Stew, bo nie powiem, że nie, ale Stew bardzo mocno się tutaj, widzę, zaangażował w Halloween, przebierając się za Drakulę. Tak? To jest Dracula? No, wydaje mi się, że to jest Dracula. Ponadto w ogóle to mi w ogóle przypomina lokację z Medieval. Nie wiem czemu, mi się tak przez chwilę skojarzyło z tym, z cmentarzem w Medieval. Może to jest jakiś, nie wiem, może to jest jakiś ukryty crossover, a my o tym nie wiemy i jest to jako taka niespodzianka. Przyznam, że naprawdę lokacja bardzo ładnie wygląda. Oczywiście nie zignoruję tutaj tych dyni, które po prostu tak mocno podkreślają taki klimat Halloween, że to jest po prostu głowa mała. Już widzę, że ta trasa mi się będzie podobać, bo trochę nie powiem, że nie jestem przyjedzony z Pyro Circuit i obecnymi trasami, które doszły w poprzednich Grand Prixach. To w ogóle wygląda bardzo pięknie moim zdaniem, to jest w ogóle po prostu miazga. I sorry, że ja tutaj ten, ale sprawdzam, czy to się nagrywa. I tak, nagrywa się wszystko, wy tutaj widzicie na pięknym ekranie. W ogóle pojawienie się Nin Cortex, ja coś sądzę, że ja będę nią grał, ponieważ jestem ciekaw, jakie będzie miała staty. Zapewne będzie miała dobrą akcelerację, dobry speed, ale nie wiem, jak będzie miała pozostałe statystyki. Ale na pewno to auto i wszystkie skiny będę chciał odblokować. Zresztą tak jak z poprzednim Grand Prixem, bo na poprzednim Grand Prixie odblokowałem tak naprawdę wszystko. W ogóle pojawienie się Komodo Mode to będzie dopiero też miazga. Ja bym w sumie chciał zrobić takiego małego trolla i w sumie pojechać Komodo Mode zawalczyć z tym, Komodo Joe, bo to byłby dopiero hit. Biorąc pod uwagę, że wiecie, to są bracia, nie? I jeden brat walczy z drugim bratem, to by było dopiero epickie. W ogóle to auto mi się bardzo podoba, nie? Oczywiście tutaj Komodo Mode grozi swoimi ostrzami, no. Czego można się spodziewać? W ogóle to auto, to jest też, kurde, piękna sprawa. I ktoś tutaj jeszcze był bardzo... A, ten pan był bardzo interesujący. Embryo również powraca. Mua! Picuś, glancuś, wszystko dobrze. Wszystko fajnie się tutaj zapowiada. No i pod koniec wam pokażę tutaj Stew, który pokazuje swoje wampirzo-drakulskie, że tak powiem, zamiary, żeby coś zrobić tutaj osobom oglądającym i komentującym. Mam nadzieję, że nie będę jego ofiarą, bo tak trochę byłoby, tak trochę byłoby słabo. Jednak zanim skończę ten filmik, to po mojej prawej stronie, czyli gdzieś właśnie w tym miejscu albo tutaj, zaczną pojawiać się screeny, które również zostały podesłane mi przez moją wspaniałą i kochaną dziewczynę Justynę. Więc myślę, że w tej oto ciszy, którą teraz ja wam tutaj zaserwuję, sobie pooglądajcie screeny, które są z obecnego Grand Prixa,
A ja jedyne co, to mogę wam podziękować za oglądanie tego krótkiego materiału, którą jest moją reakcją, bo muszę przyznać, że jestem wewnętrznie podniecony, to już za dwa dni będzie ten Grand Prix, więc myślę, że sezon czwarty ruszy z pełnym kopytem, jeżeli chodzi o mój kanał. I mam nadzieję tylko, że sezon czwarty nie będzie czymś w pokroju, co było z sezonem drugim, bo sezon drugi, no tak jak już niejednokrotnie wspominałem na kanale, był według mnie najsłabszym sezonem, tak szczerze. Sezon trzeci z kolei był bardzo fajny, aczkolwiek zadania muszę przyznać, że były za łatwe momentami. To też spowodowało, że szybko skończyłem, ale nie był złym sezonem, muszę przyznać. Tak czy siak, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. I widzimy się na live'ach i nie tylko. Trzymajcie się, cześć i pa pa!